FNCA, Urban Poland, BCD Polskie Terminal Kontenerowy, DCTK Lines, Aeromtrans, EKB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermodal, Master, MTMG, Polski Terminal Maskotyna, MSC Poland, Ostwest, Omega User International, Polhagen, Prima Spedycja Wojska Narodowa, Reform Service, i po tej krótkiej przerwie wracamy do meczu, rozpoczynamy drugą kwartę. Pierwsza chyba 10 armów do przejścia dalej w natarciu z Kostyna i teraz wchodzono do Angelo Kisa. Temu udaje się zdobyć niewiele jak 3 army. Druga próba do przejścia 7 armów. Jo. Pierwsza próba 10 jardów do przejścia. Nika Bram przy piłce. Podaj do Kuba. Leboiska zatrzymała. Kolejna pierwsza próba spotyka przez Jakuba Bana. Jeszcze raz pierwsza piwa 10 do przejścia z Kostynia. Oddanie do Angelo Kisę w górę boiska. Zrobimy 8 razy już przez Angelo Kisę. Druga próba do przejścia 2 jardy z żelazną konsekwencją. Poruszają się z Kostynia w górę boiska. Dzieli ich już niespełna 8 jardów od pola punktowego. Jeszcze raz Angelo Kis, szkoda, bo jest Angelo Kis, skacze na dywan. On jest zatrzymany. Ale to już jest po co już kolejnej pierwszej próby. Ważnej pierwszej próby, ponieważ teraz aż 4 szanse mają Sikorskina na wyjęcie do pola punktowego. Pierwsza próba na czwartym jardzie mowy przeciwko. To właśnie 4 jardy zielono Sikorskina od pola punktowego. I teraz druga. Jakub Maza była adresatem tego podania, to byłoby już drugie podanie. To byłoby już drugie przyłożenie Jakuba Mazana, gdyby to podanie trafiło w jego ręce. Ale mamy tymczasem drugą próbę 4 jardy do przejścia. Przed defensywą zawieszcie się nie lada zadanie. Informacja ofensywna z południa jest niesamowicie rozpędzona i widać ewidentne problemy. Zawodnicy o tym, że ustawiacie się na problemy z zatrzymywaniem akcji podaniowych, jednak teraz to właśnie przez akcję biegową zostało zdobyte przyłożenie i teraz oczywiście próba podtrzymania przez Sikorus. Za jeden punkt, podwyższenie zablokowane. Dobrym teraz refleksem wykazali się husarzy. Wynik pozostaje 13-0 po zablokowanym podwyższeniu. Stop, kurwa. A na boisku znów pojawiają się formacje specjalne. Tym razem kilku odpływać będą, aż po prostu lepiej kilku odpływać będą, z Kostynia odbierać Husaria Szczecin. I
zobaczymy, czy nadchodzą w rajdzie ofensywnym. Husali, zobaczmy punkty. Dużo gości na tapcerniku. Kłopoty z opanowaniem piłki. Zawodnicy drużyny gości, ta jednak bezpiecznie opuszcza pole boiska, zanim została przechwycona przez jednego zawodników Seagulls. I od 50 yardu rozpoczną pierwszą próbę Husaria Szczecin. Druga próba 5 jardów do przejścia. Przy podaniu numer 5 w obronie, wczesny kontakt. Pierwsza próba w miejscu palu. Teraz prezent dla Husarii Szczecin od Huberta, którego zobaczymy, jak w sposób korzystają z zawodnicy możliwości. Grało rozmowa, że to pani ma dużo miejsca i czasu. Z pierwszym przechwytem w meczu wprowadza ofensywę z korzystania na boisku. Także jeszcze kilka prezent w postaci defensive pass interference dla Husarii Szczecin. Podarował Hubertowi, ale teraz od razu błąd wymazał Huberta. Mamy pierwszą próbę 10 jardów do przejścia w ofensywie z Kostynia. A teraz Sebastian Krzysztof w górę boiska. Jaki zdobywek przez Sebastiana Krzysztofa. Let's go!
Do bycia pierwszej próby Jakub Maza. To będzie wystarczyło, tak jest, pierwsza próba Jakub Maza. Razem z Pawłem Fabikiem, Ryba i Zuma identyfikują się o tytuł MVP z tego meczu. Dobry, teraz akcja biegowa. Jeden świat, to jest Sebastian Krzysztofka. Wszystko dzisiaj funkcjonuje tak, jak chcą tego zawodnicy z Kołysnienia. To jest szansa. Poruszać się pan. Oddanie do Sebastiana Krzysztofa. Ten lewą stroną szuka już na 14 miardzie połowy przeciwnika znajduje się formacja ataku. Gdyński Jastrzębi. Dania słabo jedzie u siebie, z takim składem. Ram przy piłce, podaje na plasę. W tym meczu jest odnajdywany przez Nikę Brana, Jakub Maza, i to ludzka szkoła w polu sprowadzony na ten sezon. Storm Angels, Jakub Maza, jeszcze niedawno występował w drugiej PRFA2, czyli w drugim szczeblu rozgrywki. Teraz świetnie spisuje się w top lidze. Offside, numer 28 w drużynie obrony. Ta kara jest odrzucona, podwyższenie jest dane. Rysuje nam się troszeczkę jednostronne widowisko. W trakcie tej drugiej kwarty zobaczymy, jak na to wszystko powiedzą ustawia Szczecin. Jak na to odpowiem ustawia Szczecin. Nie umieszka mu słyszeć. A zwiększenie o informacje specjalne. Tylko piłka złapana. I od 37 jardu własnej połowy rozpoczną od pierwszej próby Husaria Szczecin. Rozpoczną pierwszej próby Husaria Szczecin. 10 jardów do przejścia. Jednak od 40 jardów przez górę boiska Husarza, tymczasem Real Grubocz na planie trafia, szuka miejsca na drugiej stronie. Udało mu się zdobyć 4 punkty, ale nie było to łatwe zadanie. Maciej Sukanowski zatrzymywał rozgrywającego Husara Szczecin. Prosił o zmianę. Jego miejsce
Choć masz na pół roku, choć po zmianę, ale jego miejsce wchodzi Łukasz Czerwiński. Kule boiska, świetnie, zmienia pierwsza próba zrobiona przez psalę Szczecin. Można powiedzieć, że jakieś światełko na końcu tunelu zapaliło się dla ofensywy. Teraz misji jakie odmawiam teraz? Psalę Szczecin, pierwsza próba, 10 jardów do przejścia na połowie przeciwnika, drużyna gości. Jak pipę na tym wyświetlaczy dużo. Nie, taki różowawy, nie? A jest wyraźnie czerwony. A coś nie ma znaczenia, jebał pies. Jany Real, rozgląda się panie od nas, Czerwony. Tak jest pewnie. Albo zatrzymał na tego miejsce. Ale sędzia trzyma tempo. I druga próba do przejścia, 3 jardy. Nie pierdoli się ten moment młynek. Kamera przy piłce, naciskali przez kaka, bo z tego posłał się jeszcze w piłki. Przez pod plecem zagrał teraz rozgrywający Psalę Szczecin miejski zaku był Michał Garbowski. To wszystko skończyło się niekompletną próbą podaniową i mamy trzecią próbę do przejścia. 3 jardy. Defense! Defense!
Samsona. Na początku nie złapał jej łapień resyper, w sensie odbiła się ona od jego rąk i dobrym refleksem, dobrą przytomnością, jajki boiskowym wykazał się Robert Hudy, który przechwycił tę kilkę jeszcze zanim ona dotknęła ziemi. I zawsze zakończyła się przechwytem przez Pozdynia. I w ten sposób od pierwszej próby rozpoczynają ofensywę. Gdyński Jastrzębie 10 jardów do przejścia, znajdują się na 12 jardzie własnej połowy. To jest drugi przechwyt meczu. Wykonany przez defensywę z Pozdynia. Brawo, daje to Joris. Teraz zatrzymany przez Przemysława Poniatowskiego. Nie udało się nam zrobić żadnych jarków. Zostały 2 minuty do końca połowy. Do zakończenia drugiej połowy 2 minuty, czyli tak zwany mam teraz wspólny twerking, czas został zatrzymany. W drugiej kwarcie to jest okej. Gwizdek sędziowski oznacza już, że można znaleźć akcję. Czas jednak dalej stoi w miejscu. Dalej do zakończenia czasu za sprawą właśnie wspólny twerking. Druga pula, 10 jardów do przejścia. I tak nam oddaję do Angelo Pins. Zastępowy miejsca w środku wózka. Dobrze drogę mentorowali jego ofensywny milowi. Widać było jak poprowadził ręką po plecach. Chujowo, to jest mecz. Mentorował mu drogę. I w trzeciej próbie do przejścia już tylko 2 jardy ma Angelo Pins. Panie z Pozdynia, to jest ta właśnie akcja antologiczna. Teraz Mika Brown podany na lewą stronę. Zobaczmy, jak z tym zadaniem poradzi sobie łatwiejsze. Jakub Leszczyński zdobył pierwszy próbę na z Pozdynia. Minuta 22. Minuta i 22 sekundy do zakończenia drugiej kwarty. Zobaczymy, czy jeszcze na końcówkę pierwszej połowy wyjdą na większe prowadzenie z Pozdynia. Mika Brown, Stefan Leś, ustawione podanie go. Zatrzymany. Sponsorem tytularnym Seahawks Gdyniańskiej, a to Gdyni. Drużyna wspierająca firmę.
Amadou Dyn, Atence Kalb, Atence Kiwe, FNC Ado, Wunder Polen, BCD Bandit Studium na Kontenerowe, DCD Dice, Elonka, EKB Container Logistics w Polsce, Eagle Logistics, JTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermoda, Master, MTMG, Moski Terminal Masowy Dyn, MSC Poland, Ostwest, Omega Fusion International, Polhagen, Firmy Spedycja Międzynarodowa, Red Cross Service, Sami na Drutane Poland, CS Transfer, Pawielu, Unii Logistics i Zarząd Polskiego Portu Dyn. Wszystkim na wsparcie serdecznie dziękujemy. Bardzo dobrze. A po tej krótkiej przerwie wracamy do meczu. Trzecia próba, 37 sekund do zakończenia. 20-0 po prostu z Gdynia. Mógłby Buczek złożyć złoty medal na tych szyi. I kamera w piłce naciska. Wykonane przez Gdynia Szczecin mocno cofnięci. Teraz Skok Zdynia, kapitalna robota wykonana tutaj przez Marcina Łodygowskiego. Przerwa na żądanie Zdynia. Od razu o przerwę na żądanie poprosi. 38 sekund pozostało do końca połowy. Sztab Tyneski. Skok, zaraz ciekawą słyszeliśmy, że czas jeszcze się zwiększył. Było 37, teraz zakończenie jest 38. Zobaczmy ofensywę Kusami Szczecin na końcówkę drugiej połowy, pierwszej połowy, na zakończenie drugiej kwarty. Zobaczymy, czy drużyna gości zmniejszy tę różnicę punktów, jaką dzieli od przeciwnika. Pierwsza połowa rozpoczął 31 sekund. 31 sekund do zakończenia drugiej kwarty. No to sporo, by zakończyć jeszcze akcję. Kto jednak co może być swoim zadanie do przejścia 80 jardów na krótkim czasie przez ofensywę. Taki, że na przeciwko nim dobrze dzisiaj dysponowana defensywa z Kołzyna. Dylan Rauch na prawo, oddaje do Jamesa Williamsa, wytyczko James Williams kontra Monte Gallis. Z tego pojedynku zwycięstwo, że tak naprawdę James Williams, jeszcze raz ten trick play zastosowany przez zawodników Kusami Szczecin, czyli podanie złapane i od razu odrzucone do running backa, skutkuje pierwszą próbą wysoko, daleko w głąb boiska. Przesunęli się Kusami Szczecin. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Na 42 jardzie. Połowy przeciwnika zmieniły się już. Drużyna ze Szczecina na toku. Jan Rauch. Rozgrywa się na podanie na lewą stronę. Podanie złapane. Mateusz Dubicki odbiorcą podania. Także flaga na boisku. Pytanie, czy pierwsza próba zdobyta przez Kusami Szczecin? Jeszcze tam o zmianę prosi Przemysław Adamus. Jakiejś niefortunnej kolizji w trakcie tej akcji. Nie widziałem nic tego chyba po tamtej stronie boiska. Jego miejsce Leszek Kutowicz.
teraz czekamy na werdykt sędziowski, co ta flaga wniesie nam do meczu. Co? Jakie przesunięcie? Nie wiem, trzeba ją wyczaić. Ta stara ma tak, że ty możesz na przykład obcinać głowę, a na ekranie jest jeszcze, nie? Pierwsza próba. Nie było żadnego przewinienia w trakcie. Przerwa na żądanie. Trzeci. Do końca kwarty pozostało 14 sekund. Miałeś tak na przykład świecie, nie? Po tej przerwie na żądanie wrócimy do jak nie dojechałeś do narożnika, to i tak jeszcze kawałek było za. Nie, myślę, że jest podobnie. Pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem tytularnym z IPO Zgodynia jest miasto Gdynia. Drużyna jest wspierająca przyjemna. Amato Zgodynia, ATC Karol, ATC Imen, PPC Alo, Wonder Poland, BCP Fantasy Terminal Kondelero, DZT Gdańsk, Eron, EKB Container Logistik Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermoda, Master, MTMG, Polski Terminal Masowy Gdynia, MSC Poland, Ostres, Omega Cruiser International, Polagen, Trigo Expedycja Międzynarodowa, Renfor Service, Sami Medel Benemola, TS Raster, VGL Group, Unii Logistics, Zarząd Polskiego Portu Gdynia. Wszystkim za wsparcie serdecznie dziękuję. I po tej krótkiej przerwy wracamy do meczu. 14 sekund do zakończenia kwarty, do zakończenia pierwszej połowy. Pierwsza próba 10 jardów do przejścia Husaria Szczecin w natarciu. I teraz wyrabiam drugie podanie na pozwolenie złapane. Nie, nie złapane, bo jest sędzia boczny. Najwidoczniej podanie było złapane, jednak opadł zawodnik Husaria Szczecin poza boiskiem. Christian Fuster. Także bliscy teraz do bycia przyłożenia zawodnicy Husarii Szczecin. 7 sekund do końca. Nieszczęśliwie zakończyła się dla nich ta akcja. Mamy 7 sekund do zakończenia. Jeśli to idzie. Czy Husarii Szczecin idzie za nich tak na świat? Na zakończenie trzymajcie się na obroną wysywa z Pozdynia. Ma dużo czasu podany na prawą stronę. W ten sposób będziemy kończyć drugą kwartę. Koniec pierwszej połowy.